ChatGPT, tej sztucznej inteligencji chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Dzięki niej wiele uczniów zaoszczędza masę czasu, na przykład na wymyślaniu rozprawki z polskiego. Teraz wystarczy, że napiszą treść zadania domowego, a ChatGPT odwali całą robotę za nich. No może nie do końca, bo potem trzeba to przepisać na papier i marnować swój cenny czas, który moglibyśmy produktywnie wykorzystać, na przykład do realizacji swoich pasji. Dlatego dzisiaj postaram się połączyć siły ChatGPT z drukarką 3D i stworzyć mechanizm, który od A do Z odwali za nas całą bezsensowną robotę. Monolog nagrany, czas wyjść spod koca i bierzemy się do roboty. Mój poradnik zacznę od przestudiowania poradnika kogoś innego, tylko że po angielsku. How to turn your 3D printer into a plotter in 1 hour. Ale zanim to zrobię, weźmy jeszcze sobie, wygenerujmy naszą rozprawkę i zadaję mu dosyć ciekawe pytanie. Powinniśmy zezwolić na rozwój sztucznej inteligencji, nawet jeśli oznacza to utratę miejsc pracy dla ludzi. Rozwiąż rozprawkę. Kwestia rozwijania sztucznej inteligencji jest jednym z najbardziej skomplikowanych wyzwań, z jakim obecnie mierzy się ludzkość. Rozwój tej technologii ma ogromny potencjał, aby zmienić sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Jednocześnie jednak, jak każda nowa technologia, sztuczna inteligencja może mieć również negatywne skutki. Jeden z takich skutków może być utrata miejsc pracy dla ludzi. Sztuczna inteligencja może zastąpić ludzi w wielu obszarach pracy, takich jak produkcja, logistyka, usługi i wiele innych. Po masie przeglądniętych tutoriali trafiłem na fajną stronę, nazywa się 3D Writer. Na tej stronie możemy od razu wygenerować swój G-code. Nie musimy się jakoś męczyć w szukanie czcionek i tak dalej. Wszystko to mamy pod ręką. Wystarczy, że tutaj wkleimy nasz tekst, damy sobie wielkość czcionki. Tu nam wychodzi niestety komunikat, nie wiem czy wy go widzicie, ale mam komunikat, że niektóre znaki polskie są niestety w tej aplikacji niedostępne. No klikamy sobie OK i już mamy swój tekst, który sobie tu wyśrodkowujemy i dajemy od razu do pobierania G-code'a. Najlepsze jest to, że na każdą drukarkę robi się to w ten sam sposób, nie ma żadnej reguły, jest to szybkie, proste, łatwe. Oczywiście są gotowe wydruki 3D na to, aby tutaj zamontować długopis. No ale jak wiadomo, trzeba by było to wydrukować, te mocowanie. Żaden normalny drukarz 3D nie jest cierpliwy. Każdy potrzebuje od razu Bamboo Lab, jakąś drukarkę P1 Carbon, która szybko to wydrukuje. Także my nie mamy czasu i ja użyję sobie takich oto takich małych, dwustronnych naklejeczek, żeby przymocować długopis. Yep, that's me. Jak widzieliście, mam dość spory problem, ponieważ mam zamontowanego BL Toucha. Dlatego będę musiał najpierw zapodać wydruk, zobaczyć, aż BL Touch skalibruje sobie nasz stół, no i wtedy szybko dołożyć długopis, zanim zacznie pisać. Spróbujmy to wykonać. W miarę sprawnie udało nam się to wykonać. Teraz tylko patrzeć, jak nasza drukarka podwala całą robotę za nas i tworzy nasze zadanie domowe. Zadanie z polskiego napisane, a dzięki temu zaoszczędziłem czas, który mogę teraz poświęcić na montowanie odcinka dla Was.